Ten, który zadrżał ze strachu. Brytos i Agia zjechali bez przerwy nocą i dniem, robiąc jedynie krótkie postoje na sen bądź jedzenie, i to najczęściej na zmianę. Siedzący na mule Talos podążał jakieś 30 kroków za nimi. Wszędzie napotykali ślady paniki. Przerażeni mieszkańcy środkowej Grecji opuszczali swe domostwa, by schronić się w górach wraz z dobytkiem. Ten, kto nie mógł się ruszyć, zostawał, spodziewając się najgorszego. Pierwszego dnia ominęli Orchomenos i Koroneę. Pod wieczór zaś zawitali do Tespi. Straciwszy pod Termopilami 700 wojowników, to niewielkie miasto rozbrzmiewało płaczem kobiet i dzieci, do których dotarła już wieść o tragicznym końcu mężów i ojców. Zagubieni starcy błąkali się po zakurzonych drogach, jakby ogłuszeni przerażającym nieszczęściem. Inni zaś, siedząc na progach świątyń, modlili się o śmierć. U bram miasta wyszedł jeźdźcom na spotkanie zgięty w pół niemal ślepy starzec. Był zarośnięty, miał brudne, potargane włosy. – Kim jesteście? – zapytał drżącym głosem, spoglądając na Brytosa oczami czerwonymi od płaczu. – Jesteśmy Fokijczykami – odrzekł natychmiast Brytos. – Wracamy z przejścia Anopaja. A tyś co za jeden, starcze? Czego od nas chcesz? – Mam na imię Diamodramos. Jestem ojcem Demofilosa, dowódcy naszych żołnierzy, którzy służyli pod rozkazami Leonidasa. Błagam, powiedzcie, czy to prawda, że nikt nie ocalał? Że wszyscy zginęli? Niestety, to co mówisz jest prawdą, odparł Brytos. Nie chcieli się poddać, zginęli jak bohaterowie. Ale wy, ciągnął starzec z drżeniem w głosie, wy nie jesteście Fokijczykami, znam waszą mowę. Jesteście Lakończykami, Spartanami. Brytosa przebiegł dreszcz. Jesteście Spartanami, powtórzył starzec. Skąd się tu wzięliście? Uciekliście. Zostawiliście swoich towarzyszy. Dawszy znak Agiasowi Talosowi, Brytos popędził konia niemal pustymi ulicami miasta. Starzec zaś upadł na kolana, łkając. Zostawiliście ich, jęczał. Zostawiliście. Jechali powoli, bez słowa, w ciemnościach rozpraszanych jedynie przez sierp księżyca, który wzeszedł właśnie nad drzewami oliwnymi. Agias spoglądał na przyjaciela, który siedział na koniu milczący, z głową schowaną w ramionach. W pewnej chwili nie mógł już dłużej znieść tej udręki. Dość tego, wybuchnął. Dość tego, Brytosie. Zadanie, które nam przydzielono, jest niewdzięczne, ale ktoś musiał się tego podjąć. Spełniamy o wiele trudniejszy obowiązek niż nasi towarzysze, którzy polegli w chwale u boku króla Leonidasa. Będą ich opiewać poeci, podczas gdy nasze imiona pójdą w zapomnienie, o ile nie spadnie na nie hańba. Ale czy mogliśmy odmówić? Słyszałeś, co powiedział ten starzec, odparł Brytos twardo. Słyszałeś, Agiasie? Opłakiwał syna, który poległ wraz z naszymi towarzyszami i wziął nas za tchórzy, którzy uciekli ze strachu. A teraz musimy kłamać i ukrywać się właśnie jak tchórze. Posłuchaj, nie dawał za wygraną Agias. Ten list musi być wyjątkowo ważny i musi zawierać coś więcej niż zwykłą wiadomość o porażce. Skoro król Leonidas przydzielił nam tak wstrętne zadanie, to znaczy, że miał do przekazania wsparcia, w szczególności Eforom i królowi Leotychidasowi, coś naprawdę przerażającego. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Jak słusznie stwierdziłeś, nasi peloponescy sojusznicy z pewnością powiadomiliby ich o klęsce pod Termopilami jeszcze przed nami. Masz rację, przyznał Brytos, to prawda. Sprzymierzeńcy z Tegei mogą dotrzeć do Sparty szybciej niż my, bo mają nad nami pewną przewagę. Dlaczego więc król Leonidas kazał nam się okryć hańbą? Długo jechali w milczeniu. W pewnej chwili, wspiąwszy się na jakieś wzgórze, ujrzeli w dole połyskujące wody Zatoki Korynckiej. Postanowili więc przystanąć, by się posilić i trochę odpocząć. W istocie byli bowiem bardzo głodni i wycieńczeni z powodu nadludzkich wysiłków, które musieli ostatnio znosić. Ponadto obaj gorączkowali z powodu ran odniesionych w bitwach. Talos spętał konie i muła, roznicił ognisko w załomie skalnym, po czym ugotował trochę jęczmiennej polewki. Nie potrafił się cieszyć na myśl, że wkrótce zobaczy matkę i swoich znajomych. Czuł w sercu ołowiany ciężar. Skuliwszy się w kącie, niechętnie jadł posiłek. Później usiadł na odgórującej nad morzem skale. Promienie księżyca oświetlały srebrnym blaskiem taflę wody. Liście drzew oliwnych i migdałowców falowały poruszane lekką bryzą, która niosła ze sobą zapach mięty. Talos odwrócił się, by popatrzeć na siedzące nieopodal przy ognisku postaci. Nie odczuwał już ani nienawiści, ani urazy. Widział, jak we śnie dopiero co opuszczone pole bitwy, poległy żołnierze, którzy nie będą mieli pochówku, ani nad którym nie będą płakać kobiety.
Niemal wyczuwał obecność ich cieni unoszące się nad małym obozowiskiem. Pomyślał o wojowniku ze smokiem, o jego powgniatanej, powalanej krwią i kurzem tarczy leżącej wśród stosów trupów, o tragedii, jaką miały wkrótce przeżyć całe narody. W uszach rozbrzmiewały mu rozpaczliwe krzyki tespijskich kobiet, nie dawały spokoju zaczerwienione, pełne łez oczy tamtego starca. Serce wezbrało mu żalem i gniewem. Okrutny los oderwał go bowiem siłą od jego ludu i od tych, których kochał, nie pozwalając mu zarazem stanowić część innego narodu, którego nienawidził i który jednocześnie głęboko podziwiał, zrazu nieświadomie, jak wówczas, gdy jako dziecko ujrzał na równinie wojowników, potem zaś w wieku chłopięcym, przeglądając się, jak młodzi Spartiaci znoszą bez jęku biczowanie przed świątynią Artemidy Ortia, czy wreszcie obserwując nieprawdopodobne męstwo i niezwykłą siłę ducha, jakimi wykazało się 300 żołnierzy pod Termopilami. Zadumy wyrwał go odgłos kroków. Obejrzawszy się, dostrzegł połyskujący w promieniach księżyca pancerz Brytosa. Obaj długo milczeli. Spartański wojownik sztywno wyprostowany, nieruchomy niczym posąg. Helota zaś siedząc na kamieniu. Pierwszy przemówił Brytos. Niezbadane są wyroki losu, powiedział martwym głosem. Ileż to razy, patrząc na twój lud, dochodziłem do wniosku, że lepiej już umrzeć, niż wieść tak podły, jednostajny żywot pozbawiony uczuć. Talos poderwał się na nogi. A jednak teraz ci zazdroszczę, Heloto, ciągnął Brytos. Wrócisz w te swoje góry, ocaliwszy życie. Jedyne, co się dla ciebie liczy, tymczasem ja. Wracam do miasta, które jest gotowe mnie osądzić. Zostawiam zwłoki ojca niepogrzebane na pastwę psów i barbarzyńców. Zostawiam zmasakrowane, rozszarpane ciała przyjaciół, narażone na szyderstwa i okaleczenia. Przede mną jest tylko ciemność, być może hańba, pogarda. Umilkł przepełniony złością, rozpaczą i wstydem. Agias spał otulony podartym Himationem, on zaś przeżywał tak nieznośne męki, że zdecydował się otworzyć przed niewolnikiem. Talos wpatrywał się weń smutnym wzrokiem. Naprawdę jesteś przekonany, że życie to jedynie, co się dla mnie liczy? A cóż ty wiesz o życiu moim albo mojego ludu? Wiesz, co to znaczy wykonywać rozkazy w milczeniu, dzień po dniu znosić jarzmo jak zwierzę, bez żadnej nadziei, że będzie lepiej? To nie bogowie uczynili z nas niewolników, lecz ludzie. Ludzie tacy jak ty i ja. Jutro, a może nawet w tej chwili, całe narody, szczęśliwe i wolne, mogą się stać niewolnikami za sprawą niepowstrzymanej siły najeźdźców. Ludzie szlachetni, dumni, odważni, tacy jak twój ojciec albo tacy jak ty. Oczywiście ten, kto się rodzi w łańcuchach, nie wie, co to wolność, ale nawet on zdaje sobie sprawę, co to jest odwaga. Odwaga, której ty nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Odwaga, by codziennie dźwigać coraz większy ciężar, nie zginając karku. Odwaga, by nadal żyć dla siebie, dla tych, którzy cię kochają. Brytos ujrzał oczyma duszy młodego pasterza, który walczy wyłącznie za pomocą kija z kilkoma uzbrojonymi napastnikami, a po chwili jasnowłosą dziewczynę, która osłania go własnym ciałem niczym tarczą. Teraz ty też przekonasz się, czy jesteś człowiekiem, czy niewolnikiem, ciągnął bezlitośnie Talos. Jeśli możesz, żyj zgodnie z nakazami. Przetrwaj to, co nazywasz hańbą. Nawet osioł potrafi znieść chłostem bez jęku. Brytos poczuł, że oblewa się szkarłatem. Nawet zwierzęta potrafią buść, mówił Helota, i zadawać sobie samym śmiertelne rany. Dosyć, krzyknął Brytos, składając dłoń na rękojeści miecza. Nie igraj z moim gniewem. Ale tylko człowiek jest zdolny do przeżycia, do uciszenia krzyku serca, do stłumienia żalu, buntu, złości, do dźwigania odrażającego ciężaru hańby. Jesteś cały osłonięty brązem, Brytosie. Ale skóra okrywająca twoje kości potrafi drżeć jedynie tak, jak skóra na bębnie wzywającym do bitwy. Czy płakałeś kiedykolwiek, Brytosie? Czy miałeś kiedyś oczy pełne łez? Pozbawiono cię chwały, jesteś teraz niczym waza napełniona piaskiem. Dotknął palcem jego piersi. Co jest pod tym pancerzem, Brytosie? Co tam jest? Umilkł, przygryzając wargę i tak mocno zaciskając pięści, że aż wbił sobie paznokcie w ciało. Po chwili zaś dodał lodowatym tonem. A teraz obnaż miecz, wojowniku, i sam się przekonaj, jak bardzo niewolnik dba o własne życie. Brytos spuścił głowę, nic nie mówiąc.
O północy tarczą księżyca przesłoniła chmura, która nadeszła wraz z zachodem słońca z nad wzgórz Helikonu. Ich mały obóz spowiły więc nagłe ciemności, gasząc refleksy na powierzchni morza i sprawiając, że na moment ucichło nawet cykanie świerszczy w trawie. Jedynie żar z ogniska roztaczał bladą poświatę. Pełniącego właśnie wartę Agiasa w tej samej chwili zmorzył sen. Wówczas nie wiadomo skąd wynurzył się jakiś cień i przemknął ukradkiem między rzadkimi zaroślami. Tak cicho się poruszał, że pewnie był to jeden z duchów, które ziemia skrywa w swym łonie i które błąkają się nocą, szukając przedwcześnie utraconego życia. Cień stanął obok Brytosa, za plecami Agiasa, groźny niczym jakaś przerażająca zjawa. Po czym nagle przykucnął, jakby czegoś szukał. Po chwili wstał i odszedł, albo zniknął. Talos był przekonany, że właśnie to mu się przyśniło. Rzecz jasna, kiedy księżyc znów zaczął świecić, wszyscy trzej młodzieńcy byli pogrążeni we śnie. Jedynie Agias obudził się, czując dreszcz, gdy wilgotna bryza powiała od morza. Tuż przed świtem ruszyli w dalszą drogę, zatrzymując się tylko na chwilę, by napoić zwierzęta w strumyku. Dotarli do morza, gdy niebo dopiero zaczęło się przejaśniać. Kiedy zaś słońce stało już wysoko, znaleźli się przy przesmyku. Spoceni, pokryci kurzem, rozbili obóz w opuszczonym domu, by zjeść garść oliwek, które Talos wydobył z sakwy, i kawałek suchego chleba. Wkrótce stanęli u stóp muru, który oddziały peloponeskie zbudowały po to, by zagrodzić przejście na południe. Z bastionu wychylił się spartański oficer. – Coście za jedni? – zawołał. – Czego chcecie? – Jestem Brytos, syn Arystarchosa, Spartanin. – padła odpowiedź. – Przybywamy z Termopil. Rozległy się głośne rozkazy, po czym otwarły się drzwiczki u stóp muru. – Wejdźcie prędko – polecił oficer, wpuszczając ich do środka. – Ale powiedzcie – dodał natychmiast – w jaki sposób udało się wam uratować? Kilka godzin temu przyszły tu wojska sprzymierzone. Żołnierze mówili, że nikt nie ocalał. Rzeczywiście, przyznał Brytos łamiącym się głosem. Zostali, by umożliwić im odwrót. Jesteśmy tu dlatego, że król Leonidas powierzył nam list do Eforów. Mamy rozkaz oddać im go do rąk własnych. A co z królem? Zapytał oficer. Teraz już nie żyje, odparł Agias. Nikt nie zdołał się uratować. Pewnie wiecie, że ktoś pokazał wrogom drogę przez Anopaję. My zaś zdążyliśmy wyruszyć, zanim zamknęli nas w pułapce. Ale teraz pozwólcie nam przejść. Musimy doprowadzić naszą misję do końca. Wśród nich zebrał się tłumek żołnierzy. Co to za jedni? Rzucił ktoś. To nasi, wracają z Termopil. Z Termopil? Przecież powiedzieli, że nikt nie ocalał. Tym się udało. Zdaje się, że mają wiadomość od króla Leonidasa. Brytos spiął konia, przeciskając się przez tłum żołnierzy, którzy rozstąpili się na boki, by zrobić mu przejście. Przemierzywszy oszańcowany obóz, zeszli po zboczu na równinę Argolidy. Pozostawili w tyle niewierny Argos, które być może zdążyło się już skumać z Persami, po czym skierowali się ku Mantinei, dokąd dotarli pod wieczór. Nazajutrz znaleźli się u bram Sparty. Miasto bieliło się w promieniach ostrego słońca. Na jednej z kolumn wisiał nieruchomo Kir. Przejechali przez miasto w chwili, gdy kłębił się tam największy tłum. Ludzie rozstąpili się na ich widok, przyglądając im jednocześnie z ciekawością i nieufnością. Pokryte pianą wierzchowce z trudem ciągnęły kopytami po zakurzonej drodze. Z oklapłymi uszami, spuściwszy ogony, dźwigały na grzbiecie wojowników w powygniatanych zbrojach, w poszarpanych i brudnych szatach. Z ciałami pokrytymi sińcami, ropiącymi ranami, z kołyszącymi się mokrymi od potu głowami. Dotarwszy na ogromny plac przed świątynią Ateny Halkioikos, weszli do gmachu, w którym Geruzja wraz z Eforami obradowała właśnie nad tym, co się wydarzyło. Pewien tegejski goniec zdążył już przywieźć wiadomość o klęsce pod Termopilami. Brytos i Agias zostali wprowadzeni do sali obrad przez straż. Kiedy weszli, powitał ich szmer zdumienia. Wychudzeni, odziani w łachmany, brudni, z czerwonymi, podkrążonymi oczyma, w czarnych oczodołach, byli prawie nie do poznania. Wyglądali jak duchy z piekieł. – Czcigodni ojcowie – przemówił Brytos. – Nasz opór został zduszony w zarodku z powodu zdrady. Jako że ktoś wskazał wrogowi przejście Anopaja, król Leonidas odesłał wojska sprzymierzone, nie chcąc ich niepotrzebnie narażać. Sam zaś został z naszymi żołnierzami, by osłaniać ich odwrót. Ocaleliśmy jako jedyni. Król rozkazał nam bowiem dostarczyć tę oto wiadomość. Podał pergaminowy zwój straży, która przekazała go w ręce najstarszego Efora.
Rozkazał, aby ją natychmiast przeczytano w obecności gerontów, eforów i króla Leotychidasa. Efor odrzekł, nie rozwijając zwoju. Słyszeliśmy o ogromnym męstwie naszych żołnierzy pod Termopilami. Przelali oni krew za wolność wszystkich Helenów. Miasto zaś złoży im hołd, odprawiając uroczyste obrzędy pogrzebowe. Składa także hołd wam za to, że walczyliście do ostatka sił i okazaliście posłuszeństwo rozkazom waszego króla. Wiadomość ta zostanie odczytana, gdy tylko powróci król Leotychidas, którego wezwano już do stawienia się na mniejszym zgromadzeniu. A teraz możecie odejść, macie pozwolenie, by udać się do domów, nie stając przed obliczem Sesytii. Nasza Sesytia już nie istnieje, powiedział Bryto z głuchym głosem, po czym obaj wojownicy wyszli wspierając się jeden na drugim na dziedziniec skąpany w promieniach palącego, bezlitosnego słońca. Obaj zamknęli powieki, bo słońce bolały oczy. Bryto zaś przyłożył ręce do skroni, czując się tak, jakby za chwilę miało je coś rozsadzić. Ledwie źrenice przywykły do ostrego światła, ujrzał przed sobą plac, na którym roiły się od wpatrujących się w nich ludzi. Stojący z boku Talos z trudem przytrzymywał za uździennice rozdrażnione konie, które opędzały się od gzów. Wracają z piekieł, stwierdził jakiś chłopiec, otwierając szeroko oczy, na pół widoczny za nóg swego ojca. Brytus i Agia zeszli po schodach domu rady chwiejnym krokiem, tłum zaś rozstąpił się, by zrobić im przejście. To syn Arystarchosa, powiedział ktoś, wychylając się do przodu, aby spojrzeć mu w twarz. Na to jakaś kobieta zawołała. Dlaczego oni ocaleli? Dlaczego tylko oni? Szmer na placu narastał. Tłum sprawiał wrażenie, jakby chciał osaczyć obu nieszczęśników. W tej samej chwili jednak wszystkie głowy odwróciły się w stronę drzwi do sali rady, skąd wyszedł właśnie jeden z gerontów. Kiedy dał znak, że chce przemówić, tłum zamilkł. Spartanie, powiedział starzec. Ci dwaj wojownicy, którzy przechodzą teraz wśród was, to mężni żołnierze. Przywieźli wiadomość od króla Leonidasa, z którego woli opuścili Termopile. Wtedy tłum znów się rozstąpił, obaj wojownicy zaś powlekli się na koniec placu przez świątynię Ateny Halkioikos, obok pnia, który był świadkiem męki króla Kleomenesa. Stała sztywno wyprostowana, śmiertelnie blada Ismena. Matko, wychrypiał Brytos. Tarcza wyśliznęła mu się z rąk i upadła na bruk. Matko, powiedziałaś, albo z tarczą, albo na tarczy. Osunął się na kolana, podczas gdy z tyłu za nim Agia schwiał się na nogach, niczym zawieszona na haczyku kukła. Brytos podniósł wzrok na matkę, blizując spiesznie te wargi. Matko, on cię kochał aż do ostatniej chwili. Ismena uklękła obok niego. Matko, nie chciałem go opuszczać, nie chciałem go opuszczać! Krzyknął zduszonym głosem, po czym ukrył twarz w dłoniach i zaniósł się szlochem. Jeden z eforów dał znak strażnikowi, aby wyszedł z sali, zamykając za sobą żelazne drzwi, sam zaś wysunął się na środek. Panowie, powiedział, król Leonidas i nasi wojownicy zginęli śmiercią bohaterów w obronie Grecji. Teraz Ateńczycy nie będą już mogli odmówić przekazania swojej floty pod rozkazy naszego dowódcy Eurybiadesa, by bronić Peloponezu. W tej chwili naszym zadaniem jest umocnienie przesmyku. Tymczasem oddamy honory poległym i postaramy się, o ile będzie to możliwe, odzyskać ich ciała, by nie musiały leżeć niepogrzebane. Pomogą nam w tym fokijscy sprzymierzeńcy. Następnie trzeba mianować regenta, jako że syn Leonidasa, mały Pleistarchos, jeszcze jest za młody, by wstąpić na tron. Gruzja zaproponowała już Klomon Brontosa, brata zmarłego króla, który z pewnością zgodzi się objąć ów trudny urząd w tak niebezpiecznych czasach. Zasięgnęliśmy także języka na temat człowieka, który przeprowadził wojska wielkiego króla przez przejście Anopaja, skazując nasze oddziały w Termopilach na śmierć. Wówczas z jednego z senatorskich krzeseł podniósł się starzec z siwą brodą. Król Leonidas i tak by zginął, doskonale bowiem wiemy, że jego los został przesądzony w chwili, gdy niniejsze zgromadzenie postanowiło nie wycofywać ani jednego żołnierza broniącego przesmyku. Jego przedmówca pobladł na twarzy. Albo może, ciągnął niezwzruszony starzec, szlachetna Geruzja, eforowie, zamierzamy ukrywać prawdziwy powód, dla którego król Leonidas został wysłany na śmierć do Termopil. Ktoś, czcigodni ojcowie, stwierdził, że to najniższa cena, jaką należy zapłacić, by zmusić Ateńczyków, żeby wysłali swoją flotę do obrony przesmyku. I nikt się temu nie sprzeciwił, nawet ja. Ale proszę was o uczczenie pamięci tych walecznych mężów, których poświęciliśmy dobrowolnie i z pełną świadomością, ale których nie mamy prawa
ale którym nie mamy prawa urągać własnym zakłamaniem. Zdrajca z pewnością podprowadził wojska wielkiego króla do naszych wojowników. Ale gdyby tak się nie stało, czcigodni ojcowie, i tak nic by się nie zmieniło poza tym, że agonia króla Leonidasa i jego żołnierzy trwałaby dłużej. Starzec usiadł z powrotem, naciągając na głowę pałę himationu i pogrążając się w pogardliwym milczeniu. Po dłuższej, pełnej zakłopotania ciszy, Efor ponownie zabrał głos. Szlachetny Archelaos bez wątpienia dał się ponieść chwilowemu wzruszeniu. Wszyscy jednak wiemy, że mam obowiązek ukarać zdrajcę, którym okazał się Efialtes z Malis, syn Eurydemosa. Od tej chwili nie zazna spokoju, dopóki nie zapłaci za swą nikczemność. A teraz, ciągnął rozmówca, nadszedł czas, aby odczytać wiadomość, którą król Leonidas pragnął nam przekazać przed śmiercią. Zerwawszy pieczęć zamykającą zwój, rozwinął go powoli, podczas gdy w sali zaległa całkowita cisza. Jest pusty, szepnął pobladły. Nic tu nie napisano. Brytos i Agias mieli nadzieję, że gdy tylko zostanie ogłoszony powód, dla którego zdołali powrócić do ojczyzny, cali i zdrowi, miasto przyjmie ich z otwartymi ramionami, jednakże podejrzenia wobec nich tylko się wzmogły. W zgromadzeniu miejsca obok nich zawsze stały puste. Dawni przyjaciele przestali się do nich odzywać. Agias wychodził już tylko w nocy, aby nikogo nie spotkać. Przez całe dnie zaś leżał na posłaniu, wpatrując się nieruchomym wzrokiem w belki na suficie. Wychodził po zmroku, po czym długo krążył po ciemnych, pustych ulicach. Z każdym dniem coraz bardziej tracił rozum. Na nic zdała się miłość rodziców, którzy ani przez chwilę nie przestali w niego wierzyć. Odrzucony przez miasto, któremu zawsze służył z oddaniem, nie mogąc udźwignąć brzemienia hańby, stracił wszelką chęć do życia. Pewnej nocy wrócił odurzony winem i w gorączce. Wiał gorący, duszący wiatr, na cichych ulicach pogrążonego we śnie miasta unosił się tuman kurzu. Kiedy Agias otworzył drzwi i silny powiew wichru zgasił ogień płonący pod posągami bogów. Przerażony tym złym znakiem cofnął się na ulicę, po czym wiedziony dziwnym impulsem ruszył do domu starego przyjaciela, który mieszkał niedaleko, żeby poprosić go o ogień. Nie chciał bowiem, aby rodzice po obudzeniu zastali wygasłe palenisko. Zastukał kilka razy do drzwi, na co rozszczekał się uwiązany na łańcuchu pies. Przyjaciel wyszedł, otulając się płaszczem. – Agias – powiedział. – Co tu robisz o tej porze? Czego chcesz? – Właśnie wróciłem do domu – odrzekł Agias zmieszany, ale wiatr zgasił u mnie płomień. – Proszę cię, pozwól mi zapalić od ciebie pochodnię. Przyjaciel spojrzał na nie ze współczuciem i pogardą. – Nie, Agiasie, przykro mi, ale nie dam ci ognia. Mój brat też zginął w Termopilach, pamiętasz? Zamknął drzwi, tymczasem wiatr się nasilił, niosąc daleko natarczywe ujadanie psa. Agias cofnął się chwiejnym krokiem, po czym wsparte ogrodzenie szlochał długo i rozpaczliwie. Nazajutrz rano znaleziono go powieszonego na belce u sufitu w podartym czerwonym himationie. Wieść o przerażającej śmierci Agiasa wkrótce obiegła miasto, trafiając również do domu Brytosa. Przyniosła ją matka. Brytosie, powiedziała podchodząc do niego, podczas gdy karmił swego molosa. Brytosie, to straszne. Agias nie żyje. Nie żyje? Powtórzył chłopak, odwracając się gwałtownie. Tak, synu. Powiesił się dzisiejszej nocy w swoim domu. Brytos stał przez chwilę jak rażony gromem, nie mogąc opanować drżenia, po czym opuścił dziedziniec i udał się do domu przyjaciela. Przed drzwiami zastał niewielką grupkę odzianych na czarno kobiet, które cicho płakały. Wszedł do pogrążonej w mroku izby. Po środku na marach spoczywały zwłoki jego przyjaciela w zbroi i z bronią, które rodzice musieli wyczyścić, aby przywrócić im choć część dawnego blasku. Matka siedziała z osłoniętą głową u boku zmarłego, w jej oczach zaś nie było łez. Ojciec, który wyszedł mu na spotkanie, objął go mocno. Brytosie, powiedział ochrypłym głosem. Brytosie, nie będzie pogrzebu dla twojego przyjaciela. Nie odprowadzą go też jego towarzysze broni. Dowódca waszego Lochosu oświadczył, że nie żegna się z honorami tych, którzy zadrżeli ze strachu. Tych, którzy zadrżeli ze strachu, szepnął Brytos martwym głosem. Tych, którzy zadrżeli ze strachu. Uścisnął mocno pogrążonego w bólu starca. Agias będzie miał swój orszak żałobny. Oznajmił twardo, jak przystało na jednokowego.
Wrócił do domu, podczas gdy czterech helotów przygotowywał właśnie skromną lektykę, która miała zanieść zwłoki na miejsce spalenia, gdzie czekał już stos pędu winorośli. Na oczach zdumionej matki wyjął paradną zbroję kleomenidów, tę samą, którą jego ojciec wkładał podczas rozmaitych uroczystości, kiedy pojawiał się przed świątynią Atene Haliaikos, u boku króla Kleomenesa. Umywszy się starannie, rozczesał, uperfumował i ułożył długie, kruczoczarne włosy. Następnie przymocował do nóg rzeźbione nagolennice, włożył pancerz z brązu ozdobiony miedzią i cyną, zacisnął wprawiony nad ogniem skórzany pas, do którego uwiesił ciężki miecz z rękojeścią z kości słoniowej, przyczepił do ramion długi czarny płaszcz, spinając go klamrą, która miała osadzoną po środku kroplę bursztynu. Na koniec zaś powiesił sobie na ramieniu tarczę i chwycił włócznię. – Synu, dlaczego to robisz? Dokąd chcesz pójść? – zaniepokoiła się Ismena. Dowódca naszego Lochosu nie zgodził się na eskortę na pogrzebie Agiasa. Powiedział, że nie żegna się z honorami tych, którzy zadrżeli ze strachu. Wobec tego taki tchórz powinien zostać odprowadzony przez innego tchórza na miejsce spoczynku. Ja będę gwardią honorową Agiasa. Położywszy hełm z trzema czarnymi grzebieniami z końskiego włosia, udał się do domu Agiasa, budząc zdumienie i podziw przechodniów. Czuwał nad zwłokami przyjaciela przez całą noc, na stojąco, podobny do posągu boga wojny. Tuż przed świtem, gdy miasto było jeszcze opustoszałe, cichą ulicą ruszył skromny orszak. Naprzedzie czterej heloci, niosący lektykę, za nimi rodzice z osłoniętymi głowami, na końcu zaś niewielka grupka najbliższych. Pochód zamykał Brytos we wspaniałej paradnej zbroi, która połyskiwała w bladym blasku wschodzącego słońca. Przeszli przez środek miasta. Przed świątynią Ateny Haliaikos, wsparte na trójnogach paleniska, ledwie się dymiły. Ogień zdążył w nich bowiem zgasnąć. Następnie skierowali się ku bramie południowej. W panującej wokół ciszy słychać było jedynie pianie koguta, które natychmiast umilkło w nieruchomym powietrzu. Kiedy podążali ku wsi drogą wiodącą do Ameklai, Brytos spostrzegł jakąś postać otuloną zniszczonym starym płaszczem. Był to Talos. Dał mu znak, by się zbliżył. – Tylko ciebie brakowało – powiedział szorstko – na pogrzebie tego, który zadrżał ze strachu. Talos włączył się do orszaku, który podążał zakurzoną ścieżką. Wszedł przez jakiś czas, patrując się w lektykę, w której zmarły kołysał się z powodu nierównego kroku helotów, po czym nagle wyjął z sakwy trzcinowy aulos i zaczął grać. Słysząc te ostre, świdrujące dźwięki, kroczące wolno w żałobnym marszu, Brytos poczuł dreszcz. Był to hymn wojenny z Termopil. Gdy dotarli na miejsce, ciało zostało złożone na stosie. Płomienie zaś szybko strawiły wychód od postu i szaleństwa członki. Tak właśnie wyglądała uroczystość ku czci Agiasa, syna Antymachosa, jednakowego z 12 Sesytii, trzeciego Lochosu, Spartanina.